Buonasera amici sportivi, to jest ten czas. Zaczynamy live Fuori Gioco, edycja Euro 2020. Meczem otwarcia Turcja, Włochy, Forza Italia, tym razem nie do Berlina. Zobaczymy, jak daleko dotrą w tym turnieju Włosi i o tym dzisiaj oczywiście z Wami już porozmawiamy. Serdecznie witamy wszystkich, którzy dołączają. Jakie dwie minuty spóźnienia, Miszard Książę? Coś, jakieś strefa czasowa u Ciebie inna. Marcin Nowomiejski, kłaniam się, razem ze mną Piotrek Chwila. Cześć, siemanko, cześć panowie. Oraz Arek Arkadiusz Maczuga, czołem. Buonasera wszystkim. Buonasera. No właśnie, Łukasz Maziewski pyta. Arek, Arkadio, co się wydarzyło? Gdzie są piłki? Na taką okoliczność trzeba było jednak troszkę zastanowić się nad tłem. Michał Dawid pyta. Bartes, słuchaj. Jaka Italia, jaka Turcja, tak. Włochy? Jakie Turcja, Włochy? Wszystkie skumulowały się w tą jedną tutaj. Teraz no właśnie. Myślę, no że właśnie. Takie klimatyczne tło pozwoli na to, żeby lepiej wczuć się w atmosferę Euro i przeżywać ten turniej razem z nami. Tak jest. Słuchajcie, Arkadio ma nowe studio, po prawej ma Szpakowskiego, także tam będzie podsłuchiwał, co się dzieje. Otóż tak. Jest Cristiano Ronaldo w tle, słuchajcie, dechy poprzybijane. Co widziałem też Alvaro Morata, słuchajcie. Tak, Alvaro Morata jest już, w ogóle połowa czatu szczeka, nie wiem, o co chodzi, Piotrek, może byś się wypowiedział na ten temat. W każdym razie, Maciek Grzycki mówi, że w aucie, ostrożnie, mam nadzieję, że nas słuchasz, zerkasz tylko kątem oka, ale na drogę. Drodzy amici, witamy wszystkich, Amici Sportivi, typowa Serie A, gdzie jest Pumex? Pumex, jeżeli dobrze pójdzie, to będzie w studiu pomeczowym, gdyż dzisiaj każdy chciał wziąć udział w live, więc siebie się, słuchajcie, podzieliliśmy przed meczem w tej trójce, po meczu Slim będzie Marcin Jerzyk i jeżeli Pumex tylko będzie w formie, a na to liczymy, to będzie... Na pewno na tym turnieju zobaczycie nas wszystkich i nie tylko nas, dlatego że szerokie grono ekspertów jest otóż to. Otóż to, za chwilkę do tego jeszcze nawiążemy. Amici, jak tam u Was? Dawajcie znać. Widzę tutaj Paulo Dybala też dołącza. Pumex poszedł po piwo. Właśnie nie. Pumex dopiero wraca z pracy, więc wraca z piwa, ale jeszcze nie po piwie. Także słuchajcie, no dobrze, robi się u nas tu coraz większe grono. No to ja, panowie, zadaję pierwsze pytanie sakramentalne, bo musi ono paść, ale nie rozwodźmy się nad tym zbyt długo. Czujecie to euro, czy niekoniecznie? Bo są różne opinie, różne krążą. Rozmawialiśmy o tym troszeczkę na live'ie z Tomkiem Lipińskim, no ale co innego wtedy, a co innego, kiedy już tam TVP Sport ogarnia studio przedmeczowe, kiedy to wszystko się kotłuje, składy już za chwilkę wjeżdżają. Piotrek, jak u Ciebie nastrój? Powiem szczerze, nie czułem do 10 minut temu. Dopiero kiedy zacząłem się już powoli szykować tutaj, żebyśmy zasiedli wspólnie, zaczęli dyskutować, to zacząłem czuć właśnie taką atmosferę wielkiej imprezy sportowej. Ja generalnie też lubię na przykład Igrzyska Olimpijskie oglądać i zawsze lubię właśnie te takie emocje sportowe i to takie napięcie przed ceremonią otwarcia, bo to zawsze jest wielkie widowisko. Natomiast jeżeli chodzi o euro, to tak naprawdę mam nadzieję, że za tę godzinę, za te 55 minut, kiedy zasiądę przed telewizorem i padnie ten, zabrzmi ten pierwszy gwizdek, to pójdą ciary to na plecach i będzie oczekiwanie na wielkie widowisko. Także dzisiaj już jestem w takim trybie euro, powiedzmy, od teraz. Jak Włosi zaśpiewają hymn, tak jak tu pisze, bardziej inter... No, a powiem tak, ja bardziej na hymn owszem czekam, aczkolwiek bardzo czekam na i mam nadzieję, że gdzieś tutaj sobie w tle będę mógł włączyć Andrea Bocelliego, który ma śpiewać na otwarcie. Tak, tak. Ja to też czekam. Bocelli śpiewał już chociażby z okazji zdobycia przez Leicester Mistrzostwa Anglii. Wtedy na zaproszenie Claudio Ranieriego tam przyjechał. Więc jemu te występy stadionowe podczas wydarzeń piłkarskich nie są noc. Bardziej Inter niż Mediolan. Pozdrawiam cię serdecznie. Karol Marcin, czy jak zakładasz koszulkę reprezentacji Włoch, to też wynik jest niekorzystny. Tutaj wyjaśnię, bo mam koszulkę Juventusu, którą jak zakładam,
to jeszcze nie zdarzyło się, żeby Juventus odniósł korzystny rezultat. Nie mam pojęcia. To jest test, w związku z tym ja dzisiaj w barwach, powiedzmy, włoskich, choć trzecich, wpadł pierwszy, no kto? Kto jak nie Krzysiek Durtan? Łapki w górę, serca w górę, Forza Italia. Dzięki Krzychu, że jesteś. Tym razem, widzisz, dało się nie spóźnić, 90 minut, dało się. Arek, pomijając komentarze cały czas, co drugi komentarz, co trzeci, że fajna tapetka, już tego. Jak u ciebie z atmosferą? Czujesz, nie czujesz? Czuję, muszę czuć. Ja zawsze, dla mnie turnieje, czy to były Mistrzostwa Świata, czy to Mistrzostwa Europy, to było coś, co bardzo przeżywałem. Dla mnie są one solą piłki nożnej, tak naprawdę jednoczą narody, jednoczą zwaśnionych kibiców często, by w imię po prostu kibicowania swojej nacji na wielkim turnieju przeżywać emocje, wielkie emocje. Często jest tak, że nie wiem, babcia, dziewczyna czy jakaś ciocia nie ogarniają piłki na co dzień, ale poprzez ten cały szum medialny, przez ten cały zgiełk dotyczący euro, no to też się nie mogą się od tego odpędzić podczas tego turnieju, także euro, taka impreza jak euro ma wymiar pozasportowy i mimo, że ci, którzy piszą o tym, że rozgrywana jest w wielu państwach, że nie będzie kibiców, częściowo nie będzie kibiców, no to mają rację oczywiście, natomiast mimo wszystko ja odczuwam tą atmosferę, zwłaszcza, że jak widzicie, solidnie się przygotowałem. Nie może być inaczej. No nie umyka to uwadze. Siemanko, oszukałem pracodawcę, że mam gorączkę, są rzeczy ważne i ważniejsze. Mam nadzieję, że pracodawca nie zna twojego niku z YouTube'a. Bo będzie przypał. Bo będzie przypał, zdejmujemy ten komentarz. Słuchajcie, szybko, szybko. Gdzieś jeszcze widziałem Amant, ja się trochę nakręciłem, ale to przez wasz kanał jak wśród kumpli, no bo o to chodzi na tym kanale. Oczywiście chcemy być merytoryczni, nie jesteśmy najlepszymi fachowcami i nigdy nie rościliśmy sobie prawa do bycia takowymi, ale tu ma być jak wśród kumpli, jak wśród amicich jak ma być wśród kumpli, to ja po prostu tutaj odniosę się od razu do pytania o piłkę, że przechwyciłem... Jakieś wyjaśnionko. Nie, żadne wyjaśnionko. Wyjaśniać będziemy po meczu. Włochów niektórych, albo i Turków. Rozumiem. MC pisze, czy MC, Arek, widzę, że przechwycił piłkę Ramosa. Otóż nie, bo gdy Ramos kopał piłkę, to ta piłka już dawno u mnie była, dlatego że mam na myśli tego karnego słynnego przestrzelonego. To jest może Cristiano Ronaldo z wolnego ostatnio, co? Też nie. Ta piłka generalnie ma blisko już 20 lat, to jest piłka pluszowa, kopałem ją w przedpokoju tutaj u siebie z bratem, takie gierki rozgrywaliśmy sobie, ja wcześniej stałem na bramce. I taką mieliśmy zabawę, oczywiście piłka pluszowa tylko wchodziła w grę, bo inna rozniosłaby dom, zwłaszcza z naszymi umiejętnościami. Paweł Rodak, no tak na razie jeszcze te emocje tutaj sobie nakręcamy, zaraz przejdziemy do merytoryki meczu. Ja ostatni raz płakałem przez piłkę w 2000 roku w finale, 16 lat na kartku, wstyd, ale wstyd, że co, że dopiero 16 lat, czy że wtedy płakałeś, bo ja wtedy byłem załamany na przykład, bo rozumiem, że mówimy o meczu z Francuzami. Ja wtedy pamiętam, zresztą tę anegdotę opowiadałem w rozmowie z Pumeksem, Znamy się z Kalcio, słuchaliśmy w radiu, to była Zetka bodajże, wtedy jeszcze było tak, że radiostacje miały, wiecie, relacje na żywo i w telewizji, i w radiu było trochę szybciej niż w telewizji. I jak w radiu powiedzieli, że Wiltord zremisował, w sensie strzelił na 1-1, to ja modliłem się, żeby w telewizji to się nie wydarzyło. Ja po prostu byłem absolutnie załamany. W związku z tym, panowie... Do Slima wczoraj ta informacja doszła. Slim dopiero czeka, czy tam w dogrywce wygrają. Alvaro Morata, dyszka to pójdzie dla Piotka, żeby... wiesz... Dzięki na serdecznie. Na karmę mówisz? Tak, na karmę. To co, przechodzimy do meczu. Słuchajcie, może na początek składzik od razu, z uwagi na to, że nie ma co czekać ze składami. Zobaczmy najpierw Turków. Arek, o właśnie, gdybyście słyszeli, to zwierzę też przeżywa euro. Nie wiem, czy dopiero się nastawia, czy już ma dość, ale wybaczcie w razie czego. I Amici Sportivi, krótka zapowiedź. Uruchomimy telefon do studia, chcemy też z wami pogadać jeszcze przed meczem. Za chwilę zacznie się, czy za kilka chwil ceremonia otwarcia, no ale zamierzamy tutaj z wami wejść w interakcję bezpośrednią. No to mamy Turcję. Arek? Marcin, wysyłasz mnie na niemożliwe, no przecież czytać nie tureckie musisz, nazwiska. Nie musisz, inaczej, od razu inaczej. Z góry przepraszam. Na jakie nazwiska bądź imiona zwróciłbyś uwagę? Tak zrobimy.
Tu w ogóle jest to rozpisane bardzo dziwnie, bo imionami, bo na przykład Czaglar Sojuczu, to jest tak, to, także tak, to Burak, już w ogóle jest dla mnie dramat. Merik Miral, Zeki Celik, Burak, czyli tu imionami mają rozpisane, także powodzenia. W każdym razie na kogo bym zwrócił uwagę? No na pewno na graczy Lille, graczy mistrza Francji, Celika, Yılmaz'a i Yazici'ego. Ta dwójka ostatnia, zwłaszcza ten Yazici, dał się we znaki Milanowi w Lidze Europy. Burak Yılmaz, legenda tureckiej no piłki, tak. która przeżywa drugą młodość albo i trzecią. Późno wyjechał do Europy Zachodniej. Rewelacyjny sezon za nim. Przyczynił się do mistrzostwa drużyny Lille. Oczywiście jest Hakan Çalhanoğlu, który być może sezon miał taki sobie, jak na to, co do czego przyzwyczaił, do jakie były oczekiwania co do Turka, ale mimo wszystko, powiedzmy, liczby miał solidne. No i są ci obrońcy, prawda? Demiral, Kabak z Liverpoolu młody i jest ten Sojuncu, który naprawdę jest chyba najlepszym tureckim stoperem. Podpora Leicester, bardzo silny, bardzo szybki zawodnik. Myślę, że właśnie gra obronna, gra defensywna reprezentacji Turcji to będzie coś, co będzie no ciężkie do złamania dla Włochów, dlatego że Turcy stracili tylko trzy bramki w całych eliminacjach tak. do tych mistrzostw. Najlepszy wynik. Dokładnie tak. I to mało tego, te trzy gole to były jedynie stracone po stałych fragmentach gry, także myślę, że może być ciężko. Oczywiście Włosi też w defensywie stoją dobrze. Żadnej bramki straconej z akcji. To jest ciekawe. I teraz pytanie, czy Italia będzie chciała przebić się faktycznie stałymi fragmentami gry? Mówiłem dzisiaj rano, nawiązywałem do włoskich bukmacherów. Oczywiście oni stawiają na Włochów. Jest dużo niższy kurs niż na Turków. Remis jeszcze w rywalizacji tych drużyn nie padł. Jest 7-3, bodajże z tego co pamiętam, dla Włochów. Natomiast w perspektywie liczby strzelonych goli, no to zazwyczaj wśród obstawiających panuje przeświadczenie, że więcej niż dwie bramki nie padną. Piotrek, wyświetlamy Włochów, pogadajmy o Azzurrich, co ty na to? Słuchajcie, no ja myślę, że mocniejszego składu się chyba w obecnej sytuacji nie dało, chociaż pewnie to nazwisko z Spinazzola może być, prawda, zwodnicze. Natomiast no, z czego tutaj się nie cieszyć? Widzimy reprezentantów najlepszych drużyn włoskich i no, takiego pokolenia włoskiego ja na przykład dawno no, nie pamiętam, żeby taka paka była. I ja będę na pewno dzisiaj obserwował ten środek, który no, dla mnie jest magiczny. Barella, Jorginho, Locatelli. O Barelli wielokrotnie wspominałem przy okazji meczów Interu. Jestem olbrzymim fanem tego zawodnika. Ja liczę dzisiaj na włoski klasyk, na tą fantastyczną grę obronną. Liczę na to właśnie, że duet Juventini, Bonucci i Chiellini poprowadzą tą defensywę do takiego czystego, klasycznego włoskiego meczu. No i to trio w ataku. Liczę na to, że ta środkowa linia ich porządnie wesprze i że będziemy oglądali dzisiaj ładną piłkę. Zawsze to powtarzam, że oprócz wszystkich emocji, ja chcę oglądać widowisko, ja chcę ich igrzysk i chleba. Dokładnie tak. Co do środka pola, mam wrażenie, że jeden z bardziej technicznych, najlepszych technicznie środków pola w ogóle w reprezentacji. Jestem bardzo ciekawy. Oczywiście Verratti jeszcze ma być tym, który ma nadzieję Mancini, mają nadzieję Azzurri wróci da radę wykurować się na mecz ze Szwajcarami. Patrzę na nasz czat. Kamil Garolis, siemanko, widzimy, że jesteś super. Padają Różne typy, już tam widzę, TVP łączy się z powolutku. Bartek Nitecki, serdecznie dziękujemy, dorzucę się do karmy, w sensie jakiej karmy? Że karma wraca, czy karmy czytam dalej, Paulo Dybala uderza sobie w rozmowę z Alvaro Morato, kumple u nas się deszczowy, pisze, że on przez piłkę płakał w 96, jak mu na WF-ie zęba wybili i to rozumiem. Słuchajcie, do czego zmierzam? Zajrzę, jakie są
najnowsze wyniki naszego pytania dnia z dzisiejszego poranka, bo skłonił mnie do tego komentarz kolegi bardziej Inter niż Mediolan, bo taki sam opublikowałeś na YouTubie, widziałem. Włosi jak zawsze na turniejach rozkręcają się powoli, wcale się nie zdziwię, jak z Turcją podzielą się punktami. Czyli wynik, którego nie było, ale panowie, co o tym sądzicie? Oczywiście to tak, jest możliwe, ale... Ale na przykład można odbić tutaj piłeczkę w drugą stronę i powiedzieć, że Włosi przegrali z tych drużyn, powiedzmy topowych, które tam rozegrały bodajże powyżej 10 spotkań na Euro, przepraszam, powyżej 10 turniej, no w każdym razie nie wiem, z tej szerokiej czołówki, chociażby z triumfatorów, najmniej spotkań w historii Euro. A ja powiem tak. Bo zwróćmy uwagę na XXI wiek. Oni jak zostali wyeliminowani, to 2000 rok, to jest wiadomo, finał z tym. 2004, no to w grupie, zdobywając 5 punktów. 2008 to też nie w regulaminowych 90 minutach, tylko poprzez przegraną w karnych z Hiszpanami. 2012 finał też. No to finał dopiero, prawda? 2016, no to też karne Niemcy. Także ci Włosi, no tak, najczęściej remisującą są ekipą też, bo tam bodajże 10 tych remisów jest, natomiast mało przegrywają. To też trzeba podkreślić. Piotrek? Ja powiem tak, o ile mnie pamięć nie myli, to dosyć często mecze otwarcia zarówno mundialów, jak i euro zaczynały się niespodziankami. Senegal z Francją. No to chociażby. Mundial, chociażby. I Senegal raczej na euro by nie często występował. No nie, raczej nie. Natomiast ja bym też się nie zdziwił, chociaż tutaj nie powiedziałbym, że to by była niespodzianka, gdyby Turcja wygrała dzisiaj z Włochami, bo okej, Włosi są faworytem, oczywiście, że tak, na papierze i no, są w gazie, w świetnej formie i wiadomo, no, wszystko przemawia za nimi, natomiast nie zdziwiłoby mnie to absolutnie, gdyby dzisiaj padł taki wynik. Ja się przychylę do słów Piotrka, dlatego że Turcja to jest taki zespół, który w ostatnich 2 latach, czy tam 3 latach, generalnie z tymi wielkimi radzi sobie nieźle, bo potrafi pokonać Holandię, potrafi pokonać Francję. Natomiast mają problem i absurdalne wpadki, dlatego na nich nie można stawiać, na przykład jak widzicie kuszący jakiś tam kurs z jakimś słabym rywalem, bo często może być jakaś wpadka typu Węgry, typu Łotwa, typu Islandia, tracili punkty z tymi zespołami, Turcy, także dzisiaj z pozycji tego underdoga może faktycznie pokuszą się o niespodziankę, zwłaszcza, że no nie mają nic do stracenia, tam jest duża wiara, mówi się, że to tureckie pokolenie to jest złote pokolenie Turków, że jest to nawet silniejsza reprezentacja niż w roku 2002, kiedy zdobyli 3. miejsce na mundialu. Nomen omen, ten sam szkoleniowiec ich prowadził, bo Ginesz, prawda? Także mają swoje argumenty na pewno. Czytam czat, panowie. Za chwilkę jeszcze chciałbym nawiązać do prasy, to jak dzisiaj Włosi przeżywali, bo pewnie widzieliście okładki dzisiejszych dzienników, to jest, jak ja zobaczyłem to rano, jak przygotowałem prasówkę, to po prostu od czasów chyba śmierci Maradony, kiedy to były bardzo takie wyraziste okładki, to takich nie było. Paweł Rodak, ciekawe pytanie, może za chwilkę, bo ono jest ciekawe na tyle, że pewnie dyskusja by się wywiązała. Właśnie, nawiążę do tej ankiety z rana. Turcja-Włochy, kto wygra mecz otwarcia euro? Dzięki Łukasz Michalski przytoczył wyniki. 643 głosy oddane, 82% na Włochy, 12 na remis, 6 na Turków, ale oczywiście różne komentarze są, niektórzy mówią serce podpowiada Italia, patrząc na grę Turcji obawiam się jednak remisu, Italia-Turcja 1-0 lub 2-2, oczywiście nawiązania między pizzą a kebabem, wiadomo jak jest. No i powiedzcie jak jest, drodzy widzowie, pizza czy kebab? Tak, pizza czy tak kebab, kulinarnie, dokładnie. Tak kulinarnie. Natomiast, no właśnie, ewentualna przegrana Włochów będzie niespodzianką, ale nie sensacją, bardziej Inter niż Mediolan. Mateusz Czarnik, trzeba Kieliniemu przypomnieć, że jest VAR. Pytacie, czy Verratti wróci? Liczymy, że wróci i Włosi liczą, że wróci na Szwajcarię. On już tam ma trenować z drużyną. Natomiast ciekawe pytanie, do którego chcę nawiązać, zadał Paweł Rodak.
Czy nie uważacie, bo to jest kwestia dyskusyjna, że obraz Włochów, i za chwilę uruchamiamy telefon do studia, bo też padają pytania, jest trochę zafałszowany przez łatwych przeciwników w eliminacjach. I jedno zdanie na ten temat. Na przykład dzisiaj czytałem peany w gazecie na temat tego, że w dwóch ostatnich meczach Włosi zdobyli 11 bramek. Tylko, że co z tego, jak 7 bramek, to było San Marino. No, i to jest nawiązanie do tego, do czego Paweł pije tutaj, że okej, 4 do 2 z Czechami, zgodzę się. Ogólna forma, 27 meczów bez porażki, 8 meczów z rzędu bez straconej bramki, to wszystko się zgadza, tylko pytanie, panowie, czy przypadkiem nie jest tak, że ten turniej, jakby powiedział Arek, wyjaśni Włochów, tak na dobrą sprawę? Ja powiem tak, takie serie i takie rezultaty budują to, co jest na turnieju najważniejsze, pewność siebie i jedność drużyny. Ja myślę, że sam ten fakt i jakość tych piłkarzy, myślę, że tylko i wyłącznie zagrzeje tą reprezentację jeszcze bardziej do tego, żeby walczyć. No, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że możesz pokonać ogórków, a później dostać w czerep i, że tak powiem, bardzo szybko się spakować i pojechać do domu, no tutaj powiedzmy, że Włosi by daleko pewnie nie mieli, ale ja myślę, że to jednak robi swoje i właśnie taki mental napędza na tą imprezę, a to jest w ciągu tych następnych 2,5 tygodnia tak naprawdę najważniejsze. Jeden się wyłamał, Cebularz, a w Zamościu nie mieszka. Ach, to jest, ale wschód, dobrze. My też mieliśmy mieć łatwą Islandię, pisze Paweł. Mamy pozdrowienia z Oslo, pozdrowienia czołem, Michał. Oczywiście, Arek podejrzewany o dubel kibicowski. Padło też pytanie o Kessiego, jeżeli... Tak, to nawet dwa pytania o Kessiego. Ten Kessi to jest chyba jeszcze lepszy niż... Gabriel Omar Nazario de Lima, Dyszka, stawiam na to, że Włochy będą mistrzem Europy. Słuchajcie, ja stawiam, że zagrają w finale z Francją. Chciałbym mocno rewanżu, ale tak jak powiedziałem na live'ie z Tomkiem, rozum podpowiada mi, że Francja. Natomiast chciałbym bardzo wyjść na idiotę i mylić się, i żeby Włosi zrobili mi już nie tylko dzień, ale te wakacje i to wszystko. Cześć Tomek, Mario, Arek, pięknie komponujesz się z grafiką. No dobrze, słuchajcie, powiedzmy, kto w ogóle wystąpi u nas na najbliższych live'ach, bo padały takie pytania. Zebraliśmy całkiem przyzwoitą, mam wrażenie, paczkę naszych ekspertów. Za chwilkę, bo gdzieś mi jak na złość zginęła, ale już tutaj, już będę ją miał, panowie. Na wybranych live'ach pojawią się goście, między innymi gość, którego teraz, no teraz w tym momencie nie, ale oglądacie w TVP Sport, mianowicie będzie z nami Piotrek Dumanowski z Eleven, Dominik Mucha również będzie z Eleven, Michał Borkowski zejdzie na chwilę z studia TVP i wpadnie do nas, Julek Słaboński i Maciek Krawczyk, czyli panowie z kanału Food Troll, oraz Adam Targowski z kanału Piłkarzyki. To już wkrótce przy różnych meczach. Najwcześniej pojawi się Julek Słaboński, w niedzielę mamy live z Maćkiem, z Futrolem. A propos, powiemy, jaki live, bo to jest mecz Holandia-Ukraina, możemy to zdradzić. I moja skromna osoba również zaszczyci was obecnością, dlatego że padały pytania, czy kibicuję Ukrainie ze względu na Malinowskiego, więc tak, będę na mecz Ukrainy. Padały też twierdzenia, że kibicujesz, i tylko pytania. Słuchajcie, kusimy Pumeksa, znaczy próbujemy przekonać Pumeksa, żeby zrobił takie podsumowanko na grafice, ale jest obłożony tymi grafikami pod korek. Widzicie, ładne tło nam tutaj zrobił. W każdym razie, tak, jeżeli spojrzę, żeby, skoro tutaj z nami jesteście i fajnie się nam rozmawia, to wam powiemy. Holandia, Ukraina. No to właśnie, to Maciek, to z Maćkiem rozmawiamy. Polska, Słowacja, Michał Borkowski. Piotrek Dumanowski wpada oczywiście na Włochy, Szwajcaria, więc zapraszamy. Będzie z nami Dominik Mucha przy Włochy, Walia. Z Adamem jesteśmy umówieni na Czechy, Anglia, no bo Adam to angielski kibic, w związku z tym. I mamy jeszcze kilku w zanadrzu pasjonatów, nie mniej istotnych, różnych lig, różnych reprezentacji, w związku z tym taką ekipę, dzięki też inicjatywie Arka, zebraliśmy na Euro, no i będziemy z wami tutaj przeżywać. Zapowiada się super Euro, dzięki wam. Dzięki wam również, czy będzie Calcio Track na Amici? No właśnie, padło to pytanie. No tak, no nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, na razie zostawiam to bez odpowiedzi. Tak czy inaczej, słuchajcie, panowie, prasa.
Zerknijmy szybciutko, co dzisiaj prasa na temat tego pojedynku. Okładki zachwyciły mnie w jakiś sposób. No pięknie, pięknie. Oprócz tego, bo słuchajcie, Tutto Sport i Corriere, ja wiem, że to wygląda jak okładka, natomiast to jest druga okładka. Corriere miało pod spodem swoją normalną okładkę, ale to jest tak naprawdę reklama włoskiej poczty, która wykupiła całą okładkę dodatkową, tylną i przednią. L'amore per l'Italia non conosce distanza. Miłość do Italii nie zna dystansu. Świetne hasło, świetnie to wygląda. Gazeta chyba nie dała się przekonać do sprzedaży okładki. Natomiast Gazeta dello Sport Manf, który zrobiła, to znaczy nie jest robili dobrze, a błękitną gazetę, pięknie. No i Il Romanista, który zawsze musi po swojemu, ale też nawiązuje do Euro. Daje Lore, no oczywiście Lorenzo Pellegrini, smutna informacja, kontuzja zginacza, miesiąc przerwy w grze. W związku z tym Gaetano Castrovii, drugi Gaetano po Gaetano Sirei, jak ktoś słusznie zauważył, w historii reprezentacji. No, Arek, ciebie nie pytałem o Włochów. Piotrek się wypowiedział o Włochów. Na kogo ty liczysz w ogóle? Na kogo liczę? Z tej kadry? Z tej kadry dzisiejszej. Z tej kadry. Pytanie inne w tym momencie do mnie. Okej. Dobra, no więc na kogo liczę? Na pewno liczę na... Przede wszystkim zacznę od tego, że ten skład to jest dokładnie ten sam skład, który grał z Czechami, bo tego nie poruszyliśmy, także myślę, że to warto odnotować. Mhm. Na kogo liczę? Liczę na pewno na Lorenzo Insigne, na tą lewą stronę, że razem ze Spinazzolą zrobią no... straszny szum i po prostu będą wchodzić jak w masło przez tą turecką prawą stronę defensywy. Liczę na to, że środek pola, w zasadzie to jestem przekonany, że środek pola jednak zdominuje Turków i gdzieś ta kreatywność da o sobie znać tych piłkarzy. Chciałbym, żeby przełamał się Immobile, w sensie przełamał, no strzelił ostatnio gola, natomiast wiemy, ale wiemy jak, o co chodzi. Wiemy o co chodzi tutaj. Nawet przerwę ci, włoska prasa nawet pisała, że życzymy sobie Immobile w wersji z Lazio, no bo wiemy... Tak, bo wiecie, ten napastnik potrzebuje takiego przełomowego meczu w kadrze, żeby już nikt nie mówił, bo też Mancini zastanawiał się przecież, czy postawić na Belottiego, czy postawić na Immobile, ostatecznie postawił na piłkarza Lazio. Ja się cieszę, ponieważ uważam, że jest to lepszy napastnik niż Gallo Belotti. Tylko właśnie, Ciro, udowodnij to w kadrze, udowodnij to dzisiaj, gdzie masz to zrobić, jak nie w Rzymie, gdzie kibice cię kochają, także mam nadzieję, że on. Zobaczymy, jak będzie sytuacja z środkiem obrony juventusowskim, prawda, bo jestem bardzo ciekawy, jak Bonucci i Chiellini będą wyglądać na tym turnieju, czy zmobilizują się, czy będą w stanie wydobyć z siebie to, co najlepsze prezentowali przez tyle lat. Myślę, że na ten turniej jeszcze tak, mimo wszystko. Mm-hmm. Tak naprawdę nie widzę słabszych punktów w Italii, bo nawet ten Florenzi to nie jest zły zawodnik i jednak w tym PSG był raczej pierwszym wyborem na tą prawą stronę. No inna sprawa, że tam wielkiej konkurencji nie miał, ale ja jestem fanem tego gracza, bo jest to dynamiczny gracz i cieszę się, że to on, a nie na przykład D'Ambrosio czy nawet Di Lorenzo mimo dobrego sezonu w Napoli jest numerem jeden, jeśli chodzi o Roberto Manciniego i jego wybory. W ogóle, jeśli chodzi o, bo tu muszę to odnotować, jeśli chodzi o Roberto Manciniego, to on ma dla mnie wielkiego plusa za to, jak potrafi selekcjonować. Ja już wspominałem to na live'ie z Tomkiem Lipińskim, natomiast uważam, że Włochom trafił się gość, który idealnie potrafi ocenić potencjał piłkarzy. I tak naprawdę zaczynał na lewej stronie obrony z drewnianym Biragim. Ja mam jeszcze przed oczami tego Biragiego, jak kopie 3 razy w 90 minucie w pierwszego obrońcę Polaków dośrodkowanie. To był dramat. I ta kadra mu się wykrystalizowała po tych pierwszych 2, 3, 4 miesiącach i od tej pory tak naprawdę na Italię patrzy się z przyjemnością. Oni mają swój styl, swój schemat gry, opierają się na piłkarzach kreatywnych, na piłkarzach dobrych piłkarsko, przez co ten styl gry jest jaki jest i Włosi osiągają wyniki, jakie osiągają. To jest zupełnie inne, zupełne przeciwieństwo w stosunku do Ventury, czy nawet do Conte, który jednak brał pod uwagę zupełnie inne aspekty, jeśli chodzi o dobór piłkarzy.
No dobrze, słuchajcie, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, pacnijcie łapę w górę, sekunda roboty dla was, dla nas spora pomoc. My tymczasem, widząc, że jest nas w sumie na YouTubie i Facebooku 250 osób, bardzo fajnie, piszecie, Adrian pisze, że umilacie mi czas przy pieleniu grządek w ogródku. No i teraz uwierzyć mu czy nie, że tutaj... O tej porze? O tej porze, dokładnie. Już zaraz nie będziesz widzieć tych, wiesz, będziesz pielił nie to, co trzeba. Latarkę weź. Słuchajcie, Bartek Nitecki apeluje, łapy w górę. Może taki live Simon Juventini, jak we Włoszech robią komentowanie meczu plus tablica z pionkami i analiza. No właśnie, we Włoszech są takie przecież programy. Na pewno niejednokrotnie jeszcze zrobimy live'ik, a im dalej pewnie w turnieju, tym większe na to prawdopodobieństwo, gdzie nie zejdziemy, zresztą już mamy bez schodzenia, dokładnie. No dobrze, pozdrówcie mojego brata, biedak zjeżdża na dół na nockę, a gra jego Italia, nie martw się Lolo, nie martw się Lolo. Jak ty będziesz w kopalni, Italia zrobi to za ciebie, w związku z tym na pewno... Lolo będzie w kopalni, a Lolo może będzie błyszczał na boisku drugi, nie? I tak dalej. Jest. Tak jest. I jeszcze gdzieś właśnie mam, Krzyśka, komentarz odnośnie twojego podejścia, Arek. Nie znaj... A jest, mam. Nie Krzyśka, sorry, Kamil Karolis. Panowie Włosi zbudowali kadrę, a teraz zobaczymy, ile ta kadra jest warta. Właśnie, Arek, ty chyba takie same masz spojrzenie na futbol jak ja, taki nieufny jak Stalin. Do tego, co... No, na pewno to jest duże pytanie, czy paczka Włochów wytrzyma to euro. I my chcemy poznać wasze zdanie w związku z tym. Jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać, to słuchajcie, poprosimy o SMS z imieniem na numer 661 988 977. SMS i imię. Nie odbieramy telefonów, tylko oddzwaniamy do któregoś bądź którejś z was. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli macie ochotę przed meczem z Włochami, czy meczem Włochów z Turkami, coś powiedzieć na antenie. No a ja zobaczmy, co jeszcze na naszym czacie. Dzień z teściową sam na sam, ciężki temat, siema chłopaki, ja robię dach na altanie, na działce, ale słucham, no kurczę, ale schodzicie z tych ogródków dachów na mecz, czy nic? O, no dobra. A ja bym zadał wam w międzyczasie pytanie, panowie. Proszę bardzo. Czy uważacie, że Berardi kosztem Chiesy, bo to jest dla mnie jedyne zaskoczenie, znaczy nie zaskoczenie, biorąc pod uwagę na to, jaki był skład Czechów, natomiast biorąc pod uwagę cały sezon, to nie wiem, mimo wszystko, czy ten Chiesa nie byłby lepszym wyborem. Oczywiście Berardi ma za sobą kapitalny sezon również, ale mam wrażenie, że ten Chiesa ma chyba jeszcze większe pole do popisu, większy margines do takiej poprawy. Piotrek? Do rozwoju. To, bo też jestem, powiedzmy, taki trochę rozdarty, bo właśnie też uważam, że to jest mega ciężki wybór dla trenera na tej pozycji pomiędzy tymi zawodnikami, ale zastanawiam się też, na ile to nie jest tak, jak jest po tym sezonie, żeby go odrobinę później wprowadzić, a nie od samego początku i żeby jakby to Berardi rozbujał Włochów na początku, a później Chiesa wchodził. Pytanie, jaką rolę będą obaj pełnić w meczach, czy będą się wymieniać, czy jeden będzie po prostu zmiennikiem w trakcie meczu. Zapytam pewnie się, Arek, Piotrek mi tylko tak ciął, czy... I bawi mi się też ciął Piotrek. Znaczy ty jesteś okej. Okay. Ja jestem okej. Okay. No. Dobra, ale słyszeliśmy wszystko. Okay, nie, słyszeliśmy. Może, bo włączyłem na Orange Go ten TVP, więc mogło... Już wiemy, kryptoreklama, poszła. O, poszło w ten. Ja też jestem, ja powiem tak, jestem ciekawy, bo jestem zaskoczony, ale być może jest tak, jak czytam na czacie naszym, że Chiesa miałby wejść, duch Slima obecny, Slim się wkrada. To już się od niego nie odklei, do Piotrka przyszedł internet Slima. Że ma wejść na zmęczonego rywala i oby tak było, natomiast Berardi, okej, okay, on jest wśród no, top strzelców Serie A minionego sezonu, natomiast szczerze powiedziawszy, dla mnie jest to taki zakład, trochę taka niewiadoma. Wolałbym Chiesę oczywiście, natomiast
wierzę w to, co ty powiedziałeś, że Mancini też potrafi dobrze dokonywać wyborów i być może jest to jakaś taktyka, która faktycznie ma zdać rezultat, że Berardi przy Immobile, przy Insigne będzie dobrym uzupełnieniem, a Chiesa wejdzie być może wtedy, nie wiem, no bo czy wszedłby na prawe skrzydło, czy Insigne by no raczej nie przeszedł nie, na prawe. Insigne jest zapewne punkt tej kadry, myślę, że tu tylko prawa strona. Z prawą stroną zresztą właśnie tu jest o tyle dobrze, że możemy się zastanawiać, czy Berardi, czy Chiesa, natomiast ta lewa flanka to już jest zdecydowanie gorzej, bo tam zostaje w zasadzie tylko Federico Bernardeschi do wyjścia ewentualnie, także trzeba dmuchać i chuchać na zdrowie Lorenzo Insigne, żeby nie wypadł, bo jak śledzę nawet kadrę, oglądam jej mecze, to myślę, że to jest kluczowy, absolutnie fundamentalny zawodnik Włochów. Tomek sygnalizuje, że zaczyna się ceremonia. W ogóle ja mam włączony TVP Sport. Powiedzmy, też, mam włączone, będzie... też mam włączone. Chyba tak, bo są już linia czasu, linia przypominająca, więc dobrze, no jednym okiem oglądamy, tutaj jak, rozmawiamy. Jak mam prośbę, bo wyłączyłem, tak. Bo trzy streamy w HD to za dużo na to łącze. Jak wyjdzie Bocelli, to dajcie mi znać, to sobie włączę i posłucham. Dobrze, będziemy dawać znać Piotrkowi, jak wyjdzie Bocelli, wtedy Piotrek znowu zacznie ciąć, ale z wiadomych względów. No dobrze, słuchajcie, za chwilkę odzwaniamy do naszego widza, jednego z naszych widzów, który wysłał do nas SMS-a, to już za momencik, już za chwilkę. No i co? A jak wy sądzicie o tym Chiesu? Chiesa Mark W, Chiesa tajną bronią Manciniego. Co jeszcze? Chiesa to kocur, pisze Maciej Życki. Postawiłbym na niego, potrafi się zerwać w każdym momencie. Brak Dzadzy to oczywiście osłabienie drużyny, pisze Rafał Jankowski. Z kolei Paweł Perchajło, Chiesa to będzie taki Jóźwiak, z ławki robi robotę. Dam, Berardi, kto o Berardi ma pisać, jak nie dam, no dam. Dokładnie. Jest tak samo jak Chiesa, kłopot bogactwa. Turniej życia zagra Berna, pisze Sebastian Jusiński, strzeli gola w finale na 2-1 dla Włochów. No Berna, słuchajcie, jest w reprezentacji trochę innym piłkarzem. Grube pieniądze można zarobić. Jakieś zakłady o szczekanie może? Nie ryzykuj, kasuj bilet, jak w komunikacji miejskiej. Mówicie, że wyszedł Nesta. Nesta miał Stot Team, o to jest ciekawostka. Nesta miał Stot Team i pewnie tak zrobił, zainaugurować ten turniej, ale dziennik Il Romanista co napisał? Tylko Totti. O Neście Laziale nie wspomniał, oczywiście tylko Totti. No, jest orkiestra, ciszej. Tutaj, no pięknie. Oglądasz, Piotrek, czy nie oglądasz? Tu widzę, pytania, czy można obejrzeć mecz. Nie transmitujemy tu meczu. Jakbyśmy zaczęli transmitować mecz, droga Anko, to by nas szybciej zdjęli, niż zdążyłabyś się zorientować. No, wiesz, o co chodzi. Natomiast... Panowie w studiu znacie hymn Italii. Znacie hymn Italii? Na pamięć? Ja znam. Italia, sedes, del modici, pion. Dove la vittoria. No, che porca, chioma. No i tak dalej. No. Italia, chiamo. Tak jest. Tak, no a propos hymnu Italii, jeszcze tak powiem jedno słowo, że ja osobiście zawsze, zresztą mówiliśmy o tym, ale mi ten hymn naprawdę się bardzo podoba. Oczywiście hymn narodowy nasz też piękny, natomiast hymn Italii myślę, że odzwierciedla ich podejście do życia. On jest taki bardzo melodyjny, bardzo skoczny i z takim właśnie ten Italia chiamo, Italia wzywa na końcu, to naprawdę jest piękne i budujące i zawsze fajnie się słuchało, fajnie się oglądało, nawet jak Włosi śpiewają ten hymn, czy te obrazki śpiewającego Buffona, to chyba będzie coś, co zostanie w pamięci do końca. Mamy na linii Krzysztofa. Krzyśku, dobry wieczór. Cześć, czołem. Amici Sportivi, kłaniamy się, słyszymy się dobrze? Dobrze, teraz już dobrze. No to dobrze, to jak teraz już dobrze, to opowiadaj, jak tam u ciebie, gdzie oglądasz, jak nastrój? No ja niestety w pracy, ale to u mnie standardowo wieczorami. Przynajmniej jestem spóźniony dzisiaj na wasz live. Ale masz możliwość oglądać? Tak, jak już... Możecie mnie poznać, Krzysiek Durtan, ja was... Krzychu! Witamy. Czołem. No właśnie po tym spóźnieniu już coś mi trącało tutaj, no to się dodzwoniliśmy, fajnie. Słuchaj, to nam... Nie było ustawione. Na nasz kod ten telefon, rozumiesz, możemy rozmawiać. No dobrze, to jeżeli masz możliwość, no to powiedz, jak tam nastrój. Czujesz to euro, czy niekoniecznie? Wiecie co, tak jak nawet kilka osób pisało i tak jak Patryk mówił, że
dzięki wam poczułem, bo tak do tej pory to raczej przechodziło obok, a jak już odpaliliście live'a, to miałem takie, że o, to już jest to. No właśnie, no powiem ci, ja też długo się zbierałem z tymi emocjami przed euro. Ktoś słusznie zauważył i trochę się zgadzam z tymi widzami, którzy piszą o tym, że pewnie w jednym kraju większą robotę to by zrobiło, trochę jest rozproszone, więc to przypomina bardziej to taką Ligę Mistrzów reprezentacyjną, no ale o, już padają pytania na naszym czacie, kiedy wchodzi Górniak, panie Górniak, no zobaczymy dzisiaj. Aby już nigdy. Aby już nigdy, ale słuchajcie, trybuny na Olimpico z kibicami, oglądasz Krzychu ceremonię? Tak, właśnie sobie włączam, tylko za dużo internetu, wasz live zabiera i tak. To jak na Pradze u Piotrka. No dobrze, to zapytam ciebie o typ na ten mecz. Włochy, remis, Turcja? Ja już pisałem 3-1 Włosi, postawiona stówka i na to liczę. Gdzie ty pracujesz, człowieku? Że tutaj donate, tu stóweczka. Dobra, nie odpowiadaj, bo wiesz, zaraz tam te dokumenty lecą. Dokładnie, zaraz mi to skarbówka się zgłosi. Dokładnie. Co? Pan Durtan, jakieś donate tam danego. Urys 92, kibic Interu, pięknie z kibicami to wygląda, absolutnie tak. No aż powiem wam, bez tych hologramów w końcu na żywo, to wygląda zupełnie inaczej. No dobrze, czego ci życzyć? Tam 16 tysięcy osób. Tak, 16 tysięcy, co prawda 1/4, ale nadal to jest 16 tysięcy, tam bez 16 osób. No, czego ci życzyć na ten mecz, Krzyśku? Emocji, dobrego widowiska. Dokładnie, żeby też insignie coś strzelił, bo go mam fantazy, musiałem właśnie Kiezę wyrzucić, skoro nie zaczyna. Właśnie, fantazy na tego. Czekajcie, a ja nie mam chyba Włochów w ataku, ja mam pomocników Włochy. A ja mam kapitana insignie, także to już w ogóle. Słuchaj, Krzysiek. Jutro będzie trzeba go zmienić, Jarek. Paulo Dybala komentuje na czacie, no właśnie miałem pytać, gdzie ten Krzysiek robi, ja zarabiam któryś milion rocznie, a mi szkoda dychy na donate'a, a ten stówami sypie u Bukmachera. Także widzisz. No, robota lepsza niż Dybali, no. Robota lepsza niż Dybali, czekamy na nowy kontrakt. Krzyśku, czekamy na ciebie po meczu. Teraz, o właśnie, bo nie powiedziałem, w przerwie nie wchodzimy, Amici Sportivi, w przerwie Werko, luzik po meczu, co jest z wami druga ekipa. Krzyśku, mamy nadzieję, że będziesz z nami. No i cóż, przeżywamy ten mecz razem. Będę na pewno. Do zobaczenia. Super, do zobaczenia. Dzięki za telefon. Czołem. Hej. Cześć. No. To żeśmy teraz. Płynny Krzysiek. Tak jest. No dobrze, słuchaj, Boczeli. Tak. To czekaj. No. Włączam. Odpalam. Bo już tutaj śpiewa. Słuchajcie, czy jak włączę głos, to mnie zbanują live? Zbanują. Może być, że ten. Zwłaszcza no jak z playbacku leci, ale nie. Musiałbym mieć słuchawki, no ale dobrze. Bo czelnie, no ja też bym posłuchał, ale dobra. No, nie robię tego. Oglądam. Później sobie otworzę. Obejrzymy z tego. Ale on śpiewa, Nessun Dorma. Nessun Dorma, tak. Tak, ale hymn też by mógł walnąć. Mam nadzieję, że nie przyjdzie jakaś babeczka, czy znowu tam jakiś, co był rok temu, wielki 100-kilogramowy z Made in USA, from America. Ale niech będzie 200-kilogramowy, ale żeby tekst pamiętał. No ale wiem, ale ci, co śpiewali ostatnio te hymny na Pucharze Włoch, to była tragedia po prostu. No. Tak. Ja jednak jestem chyba entuzjastą tego, żeby po prostu orkiestra i plus widzowie i tyle, i to pięknie brzmi. Kolejne pytanie, czy będziemy puszczać mecz? Nie, nie będziemy puszczać meczu. Chcemy jeszcze trochę pożyć na tym kanale. Murzynek Pinzer, siema chłopaki, jak nastroje? No, ja chyba bardziej, powiem wam tak, ja się na razie bardziej ekscytuję samym wydarzeniem, samym euro niż jeszcze meczem, ale jak za chwilę siądę do meczu, to mnie wciągnie. Cieszę się, że to tak wygląda. Cieszę się, bo to panowie, Włosi się jarali tym, że to jest powrót do normalności, jakkolwiek tę normalność definiować, to jest zupełnie coś innego. Jarałem się już finałem Pucharu Włoch, a tutaj, no to jest inna historia, Marcin, a nie uważasz, że na przykład to rozproszenie tego euro i to, że niektórzy mają po prostu lepiej, dlatego że są gospodarzami, czy to nie jest uczciwe?
Czy to nie jest nieuczciwe? Wiesz co, ja zastanawiałem się nad tym, jak w kontekście Włochów właśnie. Mecz otwarcia, w porządku, ale na Olimpiko... Oni jakby grali w Turcji, w Stambule z kibicami, to byłoby zupełnie co innego i myślę, że kursiki byłyby bardziej wyrównane, przykładowo w takiej gorącej Turcji, prawda? Więc... Może być, może być. Wiesz co, zgadzam się, poniekąd się zgadzam, dlatego ja mówię, że bardziej bym było dla mnie, jeżeli w kategoriach sprawiedliwości to rozważamy, żeby to było w jednym kraju, wtedy był jeden gospodarz, który by sobie zainaugurował turniej i jakoś by to było, no, nowy koncept, za dużo tych nowości. Bo w ogóle ten pomysł to zrodził się w głowie jeszcze Michela Platiniego, żeby 60-lecie mistrzostw w ten sposób uhonorować w całej Europie, rozegrać, albo przynajmniej w dużej części starego kontynentu rozegrać te... Bartek pyta, jaka ekipa po meczu, jeżeli da radę topu Mex i będzie z nim Slim? Słuchajcie, właśnie, co do Slima i internetu, ostatnio robiliśmy testy obciążenia, ale wyobraźcie sobie, chłopak zainwestował we wzmacniacz sygnału po ostatnich pumeksach, także robiliśmy testy, na razie wyszło dobrze, zobaczymy jak z widownią i na prawdziwym live'ie, a nie na udawanym, ale Slim i Marcin Jerzyk z Club Amici della Atalanta Polonia, którego znacie też z naszych live'ów, więc tak, jeżeli Pumeks nie da rady z formą, to pewnie Arek dołączy, oczywiście po meczu czekamy z telefonem do studia, także czekamy też na was, bardzo nas cieszą te komentarze, które czytam, że świetna interakcja, kameralny klimat, znam dużo ników, jest wyjątkowo. Ale fajerwerki są teraz. Tak, tak, kurczę, a wiecie co wam powiem, miałem być we Włoszech w tym czasie, ponieważ kilka dni temu miał być koncert, na który mam bilety i który kolejny raz przełożyli, i no niestety już Ryanair nie chciał przełożyć biletów na nowy termin, więc na dobrą sprawę no i tak pewnie bym nie poleciał, bo wiadomo jak jest, ale kurde. No kobieta na balonach zleciała, widzieliście? Płynę. Dym. Ale Rzym teraz musi wyglądać. Nieprawdopodobnie. Bardzo fajnie. To jest gość. Może Slim będzie na fortepianie grał na rozpoczęciu w garniaku. Otóż to. Ale nie, no show zrobili. A byłeś sceptykiem, Piotrek. Byłem, ponieważ słuchajcie, po tym co zobaczyłem przed finałem Ligi Mistrzów, to zresztą się śmialiśmy na naszym czacie redakcyjnym, dla mnie to było bliżej Eurowizji niż no, takiego jednak widowiska, jakim jest finał Ligi Mistrzów. Jednak przed poprzednimi wydaje mi się, że były trochę lepsze te otwarcia. Wiadomo, że to nie jest otwarcie takiej imprezy jak Mistrzostwa Świata, Euro czy tylko, że wiesz co, o igrzyskach już nawet nie wspominam, tak? No, ale... Powiem, nie wiem jak wy, ale były różne otwarcia, ale mnie nie przekonują mnie takie otwarcia, wiecie, z Jennifer Lopez, jakieś FIFA Rafa Disco. Wolę takie właśnie podniosłe, właśnie na przykład Bocelli. Tak. Mega mi pasuje, oprócz tego, że jest Włochem, ale wolę takie majestatyczne otwarcie, niż, wiecie, w stylu disco, nawet jeżeli to będzie... No to też jest kwestia muzyki faktycznie, to co śpiewa Bocelli. Ale chodzi mi o taki klimat. Bardziej na takie ten, no ale... Tak jest. No dobra, panowie, jest za 10. Powolutku będę was pytał o wasze typy już na wynik, bo widzimy się po meczu. Przypominam, widzimy się po meczu. W przerwie nas tutaj nie szukajcie, bo nas nie będzie wyjątkowo. Tak, będziemy na tym Euro przed meczami i po meczach. Co teraz, na gitara grają? To jest na stadionie dalej? Tak. To teraz Marcin. Czyli teraz Marcin będzie słuchał. No dobra, okej, jak na zawołanie. Każdy ma to, co lubi, wiesz. Andrzej Kmicic jeszcze wspominał o Hakanie, bo w Włosi też rozważa... O, jaki show, co to za jakieś te hologramy? O kurczę. No tak, musiało się pojawić też trochę nowoczesności. To jest ten Martin Garrix, taki hymn. Pojedynki, no tak, hymn musiał być, typu Donnarumma kontra Çalhanoğlu, czyli byłych już kolegów z drużyny, to też, ale... To jest Slim, nie poznajesz? Lopez z USA to była petarda, jakoś... Tak, to 2002, prawda? Korea, Japonia, tam ona... Ale Ricky, dokładnie, Paweł Rodak mówi, Ricky Martin, czy to był 98 rok, Ricky Martin? Chyba tak.
La Copa de la Vida to był utwór, który trochę schodzimy na mundial, ale to tłukłem po prostu, może dlatego, że za dzieciaka. A ale... w Polsce mieliśmy Oceanę, pamiętam. Tak. Bartes G, 2-1 dla Zurich, będzie pięknie. Miszard Książę, najlepsze otwarcie od lat. Tomek Jabłoński, dawaj solówkę na gitarze. Ja mam gitarę w dwa pomieszczenia tutaj, koledze tutaj temu. Ja mam tu. A, no właśnie. Amant 1976 Łódź, 2-1 dla Italii. Kto jeszcze? Kto? Właśnie, Koko Euro, spoko, dokładnie. A deszczu już szpiegowskie samoloty z Irlandii widzi. W ogóle polecam wam wywiad z deszczowego Łukasza Maziewskiego na naszym czacie z gościem, który przeprowadza, przesłuchuje, gościem, który, nie wiem, nie chcę palnąć głupoty, ale czy z wywiadu, czy nie z wywiadu, ale przesłuchuje ludzi. Bardzo fajny, ciekawy wywiad. Dygresja zupełnie nie meczowa, ale 2-2 Murzynek z 5 zerami. Panowie, wy jak? Michał Głowacki 2-0, 3-3 Bartek. Wynik. 2-0 Immobile i Chiesa. 3-2 Włochy. 3-2 Włochy. O, nieźle. Ja mówię 3-1 Włochy. Ja mówię 3-1 Włochy. Chcę, żeby była bramka. Chciałbym, żeby Barella dobrze zagrał, bo dałem go kapitanem w fantazy. Paulo Dybala, Gibson, czeku, Gibson to jest, ja Gibsona jeszcze nie mam, ale ja na Ibaneskach śmigam, a kolega na Fendera, na Fenderku. Arek, wynik. 2-1 Italia, Adrian, Paweł Prechajło, 2-0 Włochy, Berardi, Giorginio, 1-1 pisze Alvaro Morata, Kielon prowokuje karnego poważę, widzę klubowe zostały tutaj rzeczy, Eryk Bąkowski 1-1, Biven 2-0, szybko kto co pije, bo widać, ale ciężko rozszyfrować, ja na razie woda, ale piwerko się chłodzi, także słuchajcie. Krzysiek ja Grupa, w razie w kuflu, ale tradycyjnie soczek z wodą. 3-0. No wszyscy stawiał. Czy ktoś postawił na Turcję? Chyba jeszcze nie. Wypuszczeni turniejowo Włosi. Właśnie, Marek Słonina, wypuszczeni turniejowo Włosi. 5 lat czekali. To jest też fajne tło tego wszystkiego. Kamil Garolis 1-1. Tortuas. Nie wiem, czy czytam dobrze twój nick, ale niech będzie. 3-1. Gabriel Omar Nazario de Lima, nasz dzisiejszy donatowicz. 2 Włochy, Turcja 1. 4-2 Daniel Mrugała, Sebastian Jusiński już po 3 koronkach, ale w sensie piwie czy tych, co się odmawia? Albo w 3 covidach. Człowieku, nie, to nie zazdrościłbym. Dam 3-2 Italia, 5-0 Tekku. Czy na euro jest 5 zmian przydzielonych? O, tu mnie zabiłeś. Chyba tak, ale głowy nie dam. Ja też jeżeli ktoś wie, jest 5 zmian, to ten 0-0, Miszard Książę, no nie rób tam tego, 30-10. 2-1 Asia Hasny, pozdrowienia dla ciebie w ogóle. 3-4 Kirby, czyli na, ale to 3-4 w układzie meczowym, czyli 4 dla Włochów. 2-2 deszczowy, 2-2 Dominik Staniek, przepraszam. Pato mówi tak, 5 zmian. Pato sądzący Desperadosa, DR1S Peroni. Ja właśnie poszedłem do Biedry obok i szukałem Peroni i Lipa. I wyszedłem bez Peroni. A niektórzy mają takie challenge, że na każdy mecz, dzień meczowy, piją te piwo albo jedzą te potrawy tego kraju, który właśnie gra. To jest a jak fajne. Dwa to wybierają sobie, tak? Czy jak? Znaczy, no mogą sobie wybrać na przykład wtedy, nie? No, albo jak są na tyle pojemni, to jedno i drugie. No dobrze. Dzisiaj prawda? Pizza i kebab. Tak jest, 1-3 dla Włoch. Można jedno i drugie razem. Skromnie 1-0 wygramy. Marek Krzos, aż się boję zadawać pytania o to, wygramy w kontekście Włochów, i bo też dzisiaj też na YouTubie różne komentarze padały. Już wychodzą panowie. No dobrze, amici, będziemy powoli was, ale tu słuchamy. Musimy posłuchać tego hymnu. No hymn możesz włączyć chyba, nie? To zaraz, na razie Turku. Nie, hymn mogę włączyć. Ale to... Na razie Turcy. Miszard Książę, widzimy się po. W przerwie nie wchodzimy. Paulo Dybala, kto gra w ogóle? Macedonia, Austria oczywiście. Najpierw Turcy pewnie będą, nie? Tak, Turkowie. Tak. No dobrze, hymny. Jeszcze z wami zostaniemy na hymny, amici.
Hakan sobie, jest. Sobie możesz, podgłosiłeś sobie teraz, tak, Marcin? Tak. Znaczy odmiutowałem sobie. No, to i tak nie słychać, także jest okej. Okay. Okej. Okay. Także sobie tam ten... Działaj. Tak jest. A teraz słychać? Bo ja dałem. Żegnamy ten live z zapisanym filmem. Nie słychać. Nie będzie bank krzyku. Maja śpiewa. Maja na dworze. Zaganiasz córkę do śpiewania hymny? Włochów tutaj oglądać, a nie, że... Nie, Bartek, nie będziemy pokazywać meczu. Nie będziemy pokazywać meczu. Po meczu. Nie. Tak jest, widzimy dobra, się po meczu, nie pokazujemy. Ale emocje. Czekaj, to ja sobie też włączę. Póki jesteście, łapa w górę, jeżeli jeszcze nie kliknęliście, a oglądacie nas na YouTubie i teraz Forza Italia, hymn. I stadion śpiewający. Dobra, nie odzywam się. To jest mistrzostwo. Piękne, piękne, majestatyczne. Piękne. I jedyne, wiecie, kogo mi zabrakło? Buffona mi zabrakło. Na hymnie mi zabrakło Buffona. O, Misza Książę, dokładnie. Tomek Jabłoński, dokładnie tak. Wow. A mi zawiodłem się, bo ja odpaliłem mapkę, jak powiedzieliście, że już hymn Włochów, a tam jeszcze Turcy śpiewali. To jeszcze masz wszystko przed sobą. Amici Sportivi, dobrego meczu, ja się z wami żegnam, ale jesteśmy z wami po meczu. No i cóż, Forza Italia i dobrych mistrzostw. Cieszymy się, że byliście z nami podczas, czy przed meczem otwarcia tych mistrzostw. Bądźcie z nami przez całe mistrzostwa. Do zobaczenia, ci vediamo dopo, Amici Sportivi. Ciao! Ciao! Ciao.